Otrzymanie praw organizacji finałów Ligi Światowej w roku 2007 był to olbrzymi sukces dla Polskiej Federacji. Dzięki wspaniałej grze polskiej drużyny w poprzednich latach, dzięki temu, że kibice polscy są znani na świecie jako najlepsi kibice, takie prawa otrzymaliśmy. Udało nam się przygotować wspaniałą organizację w Katowicach i mam nadzieję, że ten finał będzie wspaniałym osiągnięciem dla świata siatkówki w Polsce. Finałowy turniej Ligi Światowej w siatkówce po raz drugi rozegrano w Polsce, a zatem po raz drugi stał się on dla nas ogromnym wyzwaniem. Dla nas, czyli dla tych, którzy go przygotowywali, organizowali, relacjonowali, wreszcie obsługiwali, dbając o wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia tak wielkiego i prestiżowego turnieju. Myślę, że sam pomysł, marketingowy pomysł organizowania Ligi Światowej nie ma sobie równych w świecie, jako że mamy tutaj do czynienia z połączeniem trzech głównych elementów marketingu siatkówki. Telewizja, sponsorzy i publiczność razem tworzą niepowtarzalne widowisko, którego głównymi aktorami są siatkarze. Ogromna rola organizatora, w tym przypadku Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który również dołożył się do zmiany formatu, zaskakując tym przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Siatkówki z doktorem Rubenem Acostą na czele. Kilkaset osób dbających o obsługę turnieju i bezpieczeństwo zarówno jego uczestników, obserwatorów, jak i oczywiście kibiców. Kilometry kabli, dziesiątki mikrofonów i głośników, wreszcie 16 telewizyjnych kamer. To tylko część ogromnej machiny, która musiała zostać zbudowana i uruchomiona, by finał Ligi Światowej w siatkówce mógł się odbyć i aby mogli go obejrzeć nie tylko najlepsi na świecie kibice w katowickim spotku, ale także telewizyjni fani siatkówki w Polsce i na całym świecie. Szacujemy, że ten finał będzie miał wartość około 30 milionów wartości medialnej. To jest bardzo dużo. Te oglądalności, które z rundy interkontynentalnej, które były, gwarantują to, że oglądalność finału będzie jeszcze większa i szacujemy, że oglądalność sięgnie ponad 4 miliony widzów z jednego meczu. Ten finał jest właściwie szczególny, bo to co się dzieje w hali, te 10 tysięcy ludzi, to już przeżyliśmy, natomiast to, co się dzieje poza halą, czyli 10 tysięcy ludzi przed halą, przy telebimach ustawionych, przy miasteczku dla dzieci, w różnych grach i zabawach, to, że razem kibicują mieszkańcy Katowic, przychodzą. Także to jest to, co tworzy nową jakość, nowe wydarzenie społeczne. Nic zatem dziwnego, że przed rozpoczęciem turnieju pieczołowicie przygotowywali się do niego wszyscy, poczynając od sędziów, poprzez cheerleaderki, dziewczęta dbające o czystość parkietu i o to, by piłki były zawsze tam, gdzie być powinny, na najlepszych na świecie kibicach siatkarskich kończąc. Współczesna siatkówka to gra bardzo dynamiczna, szybka i widowiskowa. Dlatego wyjątkowy ciężar spoczywa z jednej strony na tych, którzy mecze sędziują, a z drugiej na tych, którzy je pokazują milionom kibiców. Nic zatem dziwnego, że w dniu poprzedzającym oficjalne rozpoczęcie turnieju, bez udziału publiczności, ale śledzony przez kilkanaście kamer, odbył się próbny mecz między reprezentacjami... To była prawdziwa próba generalna. Wynik tego meczu nie ma oczywiście żadnego znaczenia, bowiem zarówno w barwach Francji, jak i Polski wystąpili sędziowie liniowi. Dodajmy jednak, że ów wynik stanowił dla nas dobry prognostyk przed prawdziwym meczem z Francuzami. Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że sport nie może istnieć bez pieniędzy. Warto zatem jeszcze przed rozpoczęciem turnieju dowiedzieć się, o co, poza sportową satysfakcją i prestiżem, walczą siatkarze w finale Ligi Światowej. Nie byłoby rozgrywek Ligi Światowej, nie byłoby finału Ligi Światowej, gdyby nie firmy, które
znalazły swoje miejsce w sporcie i znalazły swoje miejsce przede wszystkim przy siatkówce. Ogromne międzynarodowe korporacje, które chcą wykorzystywać skojarzenie z siatkówką dla tworzenia i kreowania swoich strategii marketingowych. Jak również firmy polskie, które zobaczyły swoją szansę kreowania marketingu, który jest oparty na emocjach związanych z siatkówką, na ogromnej liczbie transmisji telewizyjnych i na tym, co w Polsce pojawiło się, wydaje mi się, po raz pierwszy w siatkówce na wspólnej, znakomitej zabawie. Turniej rozpoczął mecz, jaki rozegrały pierwsza i trzecia drużyna ostatnich mistrzostw świata, czyli Brazylia i Bułgaria. Bardzo wyrównanym pojedynku 3-2 ku zaskoczeniu wielu obserwatorów wygrali Bułgarzy. Polscy kibice potraktowali ten mecz jako znakomitą rozgrzewkę przed czekającą nas jeszcze tego samego dnia batalią z reprezentacją Francji. Dwóch mężczyzn w barwach reprezentacji Polski siedzących tuż za polem zagrywki nie zwracają uwagi ani kibice, ani operatorzy telewizyjnych kamer. Kim są ludzie, których na pierwszy rzut oka bardziej interesują ekrany ich laptopów niż mecz? Różnie można to nazywać. Statystycy, trenerzy od przygotowania taktycznego, trenerzy analitycy, skauci. Osoby właśnie, które zajmują się tym całą statystyką. Najbardziej lubimy właśnie chyba jak nas nazywają skautami, albo po polsku statystykami. Wszystkie dane statystyczne, jakie zbieramy, czyli procent skuteczności ataku, efektywność tego ataku, przyjęcia zagrywki, bloku, obrony. Wszystkie te dane my zbieramy do komputera i przez nasz komputer są one wysyłane do komputera trenera właśnie, który jest na ławce rezerwowych i on bezpośrednio może sam te wszystkie dane zobaczyć, przeanalizować i zmieniać taktykę. To jest najważniejsze zadanie tego komputera właśnie na ławce, w który tak trener Lozano cały czas spogląda. Dzisiaj. Ale zdarzają się właśnie dzisiaj takie, akurat wie problem. Dzisiaj pewne problemy techniczne, no już niezależne od nas jakby, z którymi też czasami nie możemy sobie poradzić. Musimy polegać na papierze. Wiedzieliśmy już wcześniej, że zespół Francji nie będzie łatwym przeciwnikiem. Jest to zespół bardzo trudny, ponieważ gra bardzo dobrze w obronie. Mecze i akcje, w zasadzie poszczególne akcje z tym przeciwnikiem są bardzo długie. Trzeba się wykazywać dużą cierpliwością. No i nie wszystkim zespołom starcza właśnie tej cierpliwości, żeby z Francuzami grać. Tej cierpliwości wymagał już pierwszy set. Ostatecznie po długim boju wygrany przez Polaków 38-36. W kolejnych dwóch setach było już tylko gorzej. Przegraliśmy je do 19-21. Dopiero gdy widmo porażki zajrzało naszym siatkarzom w oczy, wzięli się ostro do pracy, co potwierdzają obserwacje skautów. Atak mieliśmy na niższym poziomie, co zawsze. Mamy zawsze powyżej 50%, dzisiaj mieliśmy około 45% skuteczności. Blok zaczynał funkcjonować od trzeciego seta. Wcześniej dwa sety nic nie funkcjonowało, jeżeli chodzi o blok, a potem zaczynał funkcjonować i nagle budziliśmy.
Na przyjęciu nie było wielkiego problemu, oprócz pierwszy set, potem już poradziliśmy sobie. Poradziliśmy sobie także w secie czwartym, wygranym do 21 i w tiebreaku 15 do 11. Polska w swym pierwszym meczu finału Ligi Światowej pokonała Francję 3 do 2, a swój udział w tym zwycięstwie mieli także polscy kibice. Po zakończonej grze skauci przystępują do podsumowania meczu, który już się odbył, i przygotowywania materiałów o drużynie, z którą dopiero przyjdzie nam grać. Gdy skauci kończą pracę, swoje zajęcia rozpoczynają sędziowie, a rozpoczynają je od porannej narady, w trakcie której omawiają i oceniają sędziowanie w dniu poprzednim, wyciągając wnioski na przyszłość. Myślę, że wczoraj sędziowie byli bardzo dobrze przygotowani. Zaczęliśmy bez zarzutu, ale w drugim secie pierwszego meczu mieliśmy kilka drobnych problemów. Był taki moment, gdy zawodnik dotknął siatki, a jeden z sędziów tego nie zauważył. Musimy na to uważać, bowiem ciąży na nas wielka odpowiedzialność. Drużyny są bardzo wyrównane i każdy punkt może decydować o tym, która awansuje. Musimy unikać zarówno złych decyzji, jak i błędów. Sędziowanie tak szybkiej gry, jaką jest siatkówka, to wielka sztuka, o której końcowym sukcesie decyduje współpraca zespołu sędziowskiego. Jak wygląda współpraca sędziów? Po pierwsze, do tego, żeby to była współpraca, potrzebny jest profesjonalizm jednego i drugiego sędziego. To jest umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji. Trzeba zebrać sygnały, które płyną od pozostałej obsady sędziowskiej, i podjąć właściwą decyzję. Drugi dzień finału to dwa mecze właściwie bez historii. W pierwszym drużyna Rosji bez trudu ograła wymęczoną pięciosetowym pojedynkiem z Brazylią reprezentację Bułgarii 3-0. Amerykanie w takim samym stosunku wygrali z Francuzami i ci ostatni po dwóch porażkach mogli już wracać do domu. Na kibiców, którzy tak licznie przybyli do katowickiego Spodka, czekało wiele nie tylko sportowych atrakcji. Występy cheerleaderek, wystrzałowe koszulki, wreszcie telefony komórkowe, do których zdobycia wystarczało przebicie piłki na drugą stronę siatki. Jak się okazało, to wcale nie jest takie proste. Dobra, chcesz stamtąd, to obserwujesz stamtąd, ale jak nie przebijesz, to ty mi dajesz telefon, dobra? Trzeci dzień turnieju rozpoczął mecz Brazylia-Rosja. Mecz o być albo nie być, zarówno dla Brazylijczyków, jak i Bułgarów. Ewentualne zwycięstwo Rosjan dawało Bułgarom awans do półfinału. Nic zatem dziwnego, że ekipa bułgarskich szkoleniowców w takim napięciu obserwowała mecz rywali. Ale zwycięstwo Rosjan dla Brazylii oznaczało pożegnanie z turniejem, a na to mistrzowie świata nie mogli sobie pozwolić. Ku rozpaczy Bułgarów wygrali z Rosjanami 3-1. Mecz naszej drużyny z reprezentacją Stanów Zjednoczonych przeżywaliśmy razem z żoną kapitana naszego zespołu, Aleksandrą Gruszką.
Pierwszego seta wygraliśmy bez problemu do 22. Prawdziwy horror to set drugi, który ostatecznie wygraliśmy 36 do 34. W secie trzecim, wygranym przez Polaków do 23, wyróżniającym się zawodnikiem był Piotr Gruszka, ale nie ma się czemu dziwić. Przy takim dopingu... USA 3-0. Jesteśmy w półfinale Ligi Światowej. I jednokrotnie klaszczemy po nazwie kraju, który pokonała reprezentacja Polski. Chiny! Chiny! Argentyna! Argentyna! Chiny! Chiny! Argentyna! Argentyna! Bułgaria! 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 Francja! Tylko my liczyliśmy na dalsze sukcesy w finale. My przyjechali, żeby победić, żeby победić, żeby победić. W ten sukces wierzyli także kibice Rosji i nie zawiedli się. W pierwszym meczu półfinałowym Rosja pokonała USA 3-1. Rosyjscy kibice już mogli się cieszyć. Ich drużyna była w finale. Nasi dopiero oczekiwali na półfinałowy mecz z Brazylią. Przybywający na mecz siatkarze koncentrowali się każdy na swój sposób. Na meczu Polska-Brazylia pojawił się najważniejszy człowiek w światowej siatkówce, dr Ruben Acosta, prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. W trakcie meczu Spodek po prostu odleciał, a to za sprawą kibiców i to zarówno tych na widowni, jak i tych, dla których zabrakło miejsca w hali i którzy mecz oglądali na ustawionym tuż obok niej telebimie.
Niestety, jeszcze tym razem Polacy nie dali rady galaktycznym Brazylijczykom. Pierwszego seta przegraliśmy do 23, drugiego wygraliśmy, ale to było wszystko, na co stać było nasz zespół. W półfinale polegliśmy z Brazylią 1-3. W meczu o trzecie miejsce znów spotkaliśmy się z Amerykanami, których dwa dni wcześniej pokonaliśmy 3-0. Tym razem to już nie był spacerek, o czym najlepiej świadczą fotografie wykonane przez Kubę Atysa. Dawno nie fotografowałem tam z dachu i z góry w spodku, kilka lat już, także jestem ciekaw, czy te zdjęcia będą podobne do tamtych, które robiłem kiedyś. Ja staram się fotografować bardzo ciasno, żeby później nie obcinać i nie tracić na jakości. I to też jest powód, dla którego wiele zdjęć jest, jakby nie mieści się w kadrze, coś ma ktoś ucięte, albo piłki nie ma w całości. Ale jak już jest zdjęcie trafione, to ono jest bardzo dobre. Pierwszy raz w życiu fotografowałem tak siatkówkę, że bezpośrednio nad siatki. Fajnie stamtąd widać. O, tu są ładne zdjęcia. O, to może być świetne. Spróbujemy je otworzyć. Wkadrujemy. Ustawimy tak, żeby siatka przebiegała prostopadle do osi zdjęcia. O, tak powinno wyglądać. I będzie do wysłania do redakcji. Już wcześniej do redakcji dotarła wiadomość, że w meczu o trzecie miejsce Polska uległa Stanom Zjednoczonym 1-3. To właśnie ze zdjęć autorstwa Kuby Atysa powstał album zatytułowany Historia Srebra, dokumentujący drogę naszej reprezentacji do tytułu wicemistrza świata. Twórcy i wydawcy albumu wręczyli go polskim siatkarzom w trakcie katowickiego finału Ligi Światowej. Waszego sportowego sukcesu. W ocenie wszystkich obserwatorów finału Ligi Światowej 2007 w Katowicach jest to najlepszy finał dotychczas rozegranych. Prezydent Ruben Acosta potwierdził, że na takim finale jeszcze nie był. Miejmy nadzieję, że zawodnicy dostosują się do poziomu organizatorów i zagrają finał na wspaniałym poziomie, a my jako organizatorzy pokażemy zakończenie, jakiego jeszcze nie było. W finale pod czujnym okiem Rubena Acosty i przy oszałamiającym dopingu najlepszych kibiców na świecie spotkały się reprezentacje Brazylii i Rosji. Brazylijczycy jeszcze raz udowodnili, że dziś nie mają sobie równych. We'll be right back.
nastąpiło to, co zapowiadał prezes Mirosław Przedpełski. Następny finał Ligi Światowej już za rok. I choć nie odbędzie się on w Polsce, to po tegorocznym sukcesie organizacyjnym na kolejną wielką imprezę siatkarską z pewnością nie będziemy długo czekać.